Cześć! Wczorajszy barszcz jeszcze dochodzi, więc teraz jest odpowiedni moment na to, żeby zabrać się za uszka. Uszka będą z pieczarkami, ponieważ będzie je jadła moja córka, której nie podaje grzybów leśnych. Zapraszam! Uszka zaczynam od przygotowania farszu. Pokrojoną w drobną kostkę cebulę smażę na maśle. Gdy się zarumieni, dodaję posikane pieczarki. Doprawiam solą i pieprzem. Gdy pieczarki odparują całą wodę i usmażą się, odkładam na bok do wystudzenia. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Żeby farsz dobrze się kleił i nie rozpadał, podczas robienia uszek dodaję mascarpone. Możecie zamienić na masło, ale mascarpone robi tu fajną robotę. Podbija smak i poprawia konsystencję farszu. Zimne pieczarki łączę z serkiem i jeszcze całość drobno siekam. Odstawiam na bok i zabieram się za ciasto na uszka. Mąkę napowietrzam przy użyciu sitka. Podczas wyrabiania ciasta dodaję ciepłą wodę. Nie solę ciasta i nie dodaję jajek. Sama mąka i tyle wody, ile mąka zabierze. Powoli, małymi ilościami dodaję wodę, aby nie przelać. Soon the bells will start and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Ciasto wyrabiam do uzyskania miękkiej, nieklejącej się konsystencji. Gdy jest już gotowe, przykrywam ciepłą miską i zostawiam na blacie na chwilę, aby odpoczęło. Następnie ciasto cienko rozwałkowuję. Wycinam kwadraty, mogą być również kółka, jeśli jest Wam wygodniej. Nakładam farsz i lepimy uszka. On your own front door. Sure, it's Christmas once more. Uszka wrzucam do osolonego wrzątku i czekam, aż wypłyną. Jeżeli będę jadła od razu, gotuję jeszcze przez 2 minuty. Jeżeli chcę zamrozić, wyjmuję od razu po wypłynięciu. Studzę, rozkładając tak, aby się nie dotykały i żeby się nie posklejały. Gdy ostygną, przekładam do zamrażarki. Po kilku godzinach zamrożone uszka łączę już w porcje, przekładając do jednego pojemnika. Dzięki temu uszka nie będą posklejane. It's beginning to look a lot like Christmas.